chemia praktycznie rzecz biorąc jest wszędzie, wszędzie z nią mamy do czynienia. Grupa Azoty S.A. jest największym producentem nawozów w Polsce. Jest również producentem tworzyw sztucznych, poliamidu i szeroko pojętej chemii. Innowacja to jest coś, z czym mamy do czynienia na co dzień i to nie tylko w sferze produktowej, ale również w sferze organizacyjnej. Pracując w przestrzeniach produkcyjnych, instalując linie produkcyjne, zarządzałem pracą zespołów 30-40 osobowych i zauważyłem, że przy takim zespole tracę dziennie kilkadziesiąt godzin bezproduktywnie. Ten niepotrzebnie stracony czas w procedurach biurokratycznych był takim impulsem. Trzeba było porzucić całą ideę pozwoleń w wersji papierowej i przejść do zupełnie innego świata. InnerWeb jest to niewidzialna sieć. Można ją porównać do sieci Wi-Fi czy sieci energetycznej, ogrzewania. To, co mamy już w zakładach w standardzie, która pozwala nam nawigować się wewnątrz w przestrzeni produkcyjnej z dokładnością do około 2 metrów. Oferta InnerWeb dotyczy cyfryzacji procesu wystawienia poleceń na pracę, zwłaszcza w obszarze dosyć newralgicznym, czyli w strefach, które są pod specjalnym nadzorem. Geolokalizacja działa na zasadzie komunikacji między aplikacją w urządzeniu mobilnym, którą mam przy sobie, a radiolatarniami rozmieszczonymi na stałe w przestrzeni zakładu przemysłowego. Wiedza o tym, gdzie kto jest, pozwala nam w czasie rzeczywistym obserwować, na jakie ryzyka narażeni są pracownicy i podnieść standardy bezpieczeństwa na poziom, którego do tej pory się nie dało przekroczyć. Sytuacje alarmowe, czy też powiedzmy sytuacje awaryjne, które mogą się zdarzyć. I my takie informacje możemy nawet przekazać straży pożarnej, która by przyjechała na teren zakładu w poszukiwaniu osób, które jeszcze na terenie zakładu pozostały. Dzięki wdrożeniu rozwiązania firmy InnerWeb zyskujemy przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa. Po drugie, optymalizujemy nasze procesy organizacyjne, które mamy w firmie. Każdy z pracowników, którzy w przestrzeni produkcyjnej wykonuje swoje czynności, może wszystkie swoje zadania wykonać od ręki, w tym miejscu, w którym się znajduje. Może otworzyć pozwolenie na pracę, zgłosić jakąś awarię, sprawdzić, gdzie znajduje się sprzęt, którego szuka, lub wyciągnąć informacje o dokumentacji maszyn. Po prostu ma pod ręką wszystko, co mu jest potrzebne do pracy. Z programu Inteligentny Rozwój otrzymaliśmy 824 tysiące na rozwój systemu InnerWeb. Osobiście jestem bardzo zadowolony ze współpracy z NCBR-em. Pomimo bardzo wielu potrzeb raportowania czynności, pozwoliły to wypracować pewne nawyki, które są bardzo przydatne. Bez realizacji projektu Bridge Alpha, bez uzyskania grantu, nie bylibyśmy dzisiaj w dużych zakładach przemysłowych, nie bylibyśmy nagradzanym polskim produktem przyszłości. Cały czas chcemy być placówką badawczo-rozwojową, która chce rozwijać ten system. Dzięki właśnie współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju jest to możliwe. To, co zaoferowała firma InnerWeb, w pełni odpowiada naszym potrzebom. InnerWeb pozwala nam odzyskać stracony czas. Projekt jest dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.